Witam, z tej strony Rola, to jest kolejny odcinek naszej serii Droga do Sonic Mania. Dokładnie, w dzisiejszym odcinku dokończymy oczywiście, że Knuckles Chaotix bierzemy sobie naszego partnera pod pachę i ciśniemy do Marina Madness, moi drodzy. Kogo by tu wziąć właściwie? Chodź Knuckles. Dwóch pierwszych partnerów w tej grze, więc ciśnijmy. Okej, okay. Tak jak już w ostatnim odcinku się śmiałem, nie mam nawet co powiedzieć. Ciekawe, co dzisiaj będzie, no bo chyba każdy się spodziewa. Okej, okay. Zobaczmy, co zostaje. 1, 2, 3, X. Dafuk? Czy zastanawia? Ja wiem, co się stanie. Bez spoilerów, ale głupio. X. Kietrololo. Okej, okay. Marina Madness level 3. Tak jest. Po dzisiejszym odcinku będziecie, za przeproszeniem, srać tą muzyką z tego poziomu. Będziecie słyszeć ją przez cały odcinek. Następny też. To nie. Nie chcecie mi tego dać, to nie, idę. Walić. O. Tarcia śmata. A w ogóle, moi drodzy, zapewne w informacjach to będzie, ale tak, przechodzę na następnej klasy, chociaż było ciężko. W informacjach wam o wszystkim powiem. Jezus, dobrze, że Knuckles to zdobył. Ja nie zauważyłem, że tam jest aktualnie monitor z zmniejszaniem. Dzięki, Knuckles. Boże, jak się przydaje wspinanie po ścianach SPO, naprawdę. No, na szczęście przechodzę z tej klasy, było ciężko, o wszystkim opowiem w informacjach. Które raczej będą później, raczej żeście jeszcze ich nie widzieli, tak mi się wydaje. Dobra, spindaszujemy, bo tutaj nic nie ma. Mimo nic. Okej. Tak trochę słabo. Nice. Tutaj coś? Nope. W ogóle sporo ostatnio wyciekło do internetu z E3, z Sonic Forces i z Sonic Mania. No ludzie, no jest nieźle. Pokazali nam dokładnie, nie wiem, czy wam to mówiłem, pokazali nam dokładnie bossa Death Egg Robota w Green Hill. Pokazali nam Mirage Saloon. Już? Nice. Mirage Saloon Zone Act 2. Co nam tam jeszcze pokazali? Chyba jeśli chodzi o Sonic Mania, to wszystko. Co jeśli chodzi o nowość, oczywiście. No, no i pokazali nam oczywiście Chemical Plant Zone Act 1 i Act 2. Więc wszystko ładnie, pięknie. A Sonic Forces pokazali nam bossa dla klasycznego Sonika. Jest sobie robotnik, wygląda strasznie ten boss jak z Sonika 1, ten pierwszy. Tylko zamiast kuli ma jakiegoś spinera, kurde, czy coś w tym rodzaju. Niby wszystko ok, pokonuje się go. Po chwili wychodzi Egg Dragon z Sonika Unleashed. I to jest takie what the fuck. Jest piękne. No i pokazali nam pełny poziom modernowego Sonika. Pokazali nam pełny poziom OC, Original The Character, Do Not Steal, czyli Avatar, jak to dokładnie to teraz nazywają. Coś chyba jeszcze. No mówię, musicie sobie patrzeć. Najwięcej takich gameplayów przesłała firma Polygon. Mogę wam podesłać linki, jeśli chodzi o to. Albo IGN, które pamiętamy, jak zapowiedzieli Sonic Manię, jak IGN przeklinało, że Sonic nigdy nie był dobry, a teraz się ślinią na temat Sonika. No cóż, Marina Madness level 4. No tamto momentu IGN nienawidzę i właściwie oni już nawet suba ode mnie nie mają, bo to są takie głupie ścierwa, które właściwie żerują na wszystkim, co jest nowe. No i przy okazji to są fanboye Call of Duty, więc tak. A to z kolei, jeśli chodzi o E3, to jak zobaczyłem, że w nowym Mario mają być kurliki, to myślałem, że zdechnę. Kurliki już zdążyły zniszczyć mi smaka na Raymana, to teraz chcą zniszczyć jeszcze mi Mariana. Raymana? Mariana. No, kurde. Takie... Z kolei Super Mario Odyssey wygląda bardzo spoko. Nie wiem, zacząłem mówić na Super Mario Odyssey, Super Mario Odyssey'a, chociaż wiem, że nie chodzi o to, ale taka spolszczona wersja. Fajnie brzmi. Okej, ciśnijmy. Tam był przycisk. Ja sobie go chyba nacisnę.
chyba do czegoś jest potrzebny, kurde, Mighty. Okej. Ciśniemy. Okej. Hej, o, tu jest platformę. O, dobrze, dobrze, Mighty. O Jezus, jak ja cię lubię, Mighty, dawaj. O! A, to jest ten Mighty, właśnie tak zastanawiałem, co się stało. Wow! Aha, te kukurze już nie można iść. Love it. Tracę nieśmiertelność, ale co ja tam wiem o życiu. Wow, to jest jakaś platformę. Dawaj. A nie, to nie jest... Boże. Co to tak lakci, halo? I to musi być coś w tym momencie z grą, bo pisze mi, że niby jest 30 FPS-ów. What the fuck, co jest? Że działaj po ludzku, gro, halo. Okej. Mogę iść wyżej? Nie. Jakiś przycisk? Cokolwiek? Czemu ja nie mogę spindaszować na tych statkach? To mnie zastanawia. Jest takie głupie. Okej, idę tędy? Cofam się? Idę do przodu? Zapętlam się. Dobrze wiedzieć. No zapętlam się jak nic. Dobra, zaraz będę musiał się zatrzymać. Tylko niech ja tam doskoczę. Właśnie tutaj. Co ja mam tu zrobić? Jezus. Mighty. Widziałem jakąś sprężynę czerwoną. A, bo mi się wydawało. Jak mam się dostać na górę? A, tu jest platformę. Dobra. Wiele tłumaczy. Co jest? Lol. No. Okej, okay, to dobrze, Mighty. Ty gnoj. No i. You have only one job. You had only one job. And you failed it. Dobra, nice. You got through Marina Badness level 4. Yay! Tak więc tak, moi drodzy, czekajcie za tydzień na ostatni odcinek z Knuckles Chaotix. Jej, co oznacza, że za tydzień oficjalnie rozpoczynamy Sonic Before the Sequel. Pierwszą fanowską gierkę, dokładnie, mam nadzieję, że się nie mylę, że to będzie ostatni odcinek. Jeśli nie, to będziecie na mnie krzyczeć najwyżej, ale tak mi się wydaje. Tak więc dziękuję za nie, dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. I do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że w ostatnim odcinku z Knuckles Chaotix, tak więc do zobaczenia. See ya.